Cześć, siemanko, witajcie w kręcinku na M-Kriku. Dosyć dawno mnie tu nie było, ale jak widzicie, nadszedł czas żniw. Oczywiście odcinki będą co 3 tygodnie, więc za... Nie wiem, czy w tym roku jest... W tym roku chyba jeszcze ten odcinek z M-Krika się powinien pojawić. A jak nie, to nie, nie wiem. Muszę zobaczyć, jak to wypada. Dobra. Ale na początek jedziemy John Deere'a zawieźć z przyczepami do mojego starego kombajnu. Czemu powiedziałem starego? No bo będę kupował nowy. Nowego kombajna będę kupował. I będę chyba sobie kredyt na pole jeszcze. Znaczy jeszcze na cosplayu sobie lata... Co mam? Case, no. Może czemu powiedziałem klas? Nie wiem. Znaczy jeszcze na cosplayu sobie lata... A ja dalej nie dodałem sobie tego. Moda. Dobra, tu sobie zostawię na środku. Oj. Sobie zostawię na środku i sobie on tutaj powinien ogarnąć. A ja idę sobie aktualnie do sklepu. Kombajny. I jeszcze nie wiem. Nie wiem. O, to rozszerzenie zbiornika. A czekaj, co to jest? Tego nie klikałem. A. Ej, to za zmocowaniem jest? To zmocowanie wysadniejsze, to ja to biorę. CB radio, tak, komin, wydech. Gdzie jest ten wydech? Nie widzę. Wydech 3 tu chyba było ustawione. Tak, wydech 3. Kogurcze oczywiście, że tak. Trójkąt też. Green Star też. Desi. No. Ozdoby pierwsze. Numery. Damy sobie jedynkę. Tylne zaszepy. Długi rozsuwany, składany. Składane przedłużanie zaszepu. Oczywiście stół się szkarni. I coś tu jeszcze nie działo? A i tablica rejestracyjna. Nie typ pierwszy, tylko typ 2, umiejscowienie tylko z tyłu. Jedziemy. Dobra. Okej. Może być. Kup. Teraz najgorsza rzecz, która jest przede mną. Zmierzyć, jak on ma długą rurę. Bo nie wiem, czy header 10 wejdzie, wiesz? Wiecie? Dlatego muszę to sprawdzić. Jak nie 10, to 9 zaczepimy. Ale weźmiemy sobie... 10 sobie weźmiemy. 300... czy 700. W sumie z tymi pustymi motorami bardziej mi się podoba, więc tak zostawimy. Kurde, to jest 10-6 metra. Powinien dać radę. Jak to wygląda z rurą, bo ja nie testowałem tego kombajnu przed odcinkiem, przyznaję się. O, no ludzie. Dobra, to 10 może być. Tylko teraz do tego... O, stój. Do tego hedera przydałby się jakiś wózek, tylko jaki? To jest ten, tak? C. Niby ten wózek. Skoro ten wózek pokazuje, no to ten wózek musi być. Zapnij go? Czemu go nie zapięło? Nie wiem, czemu go nie zapiął, bo pewnie nie ten wózek. Za mały wózek pewnie wziął. Na pewno. Jest za mały ten wózek. Gdzie to były wózki? To musi być ten wózek. Musi być większy wózek przecież tutaj.
Jak teraz się nie zapnie. Zapił się czy nie? Chyba nie. Nie wiem. Później po odcinku się pomyli. Jedynie ma żadnych. A. Ale o co się zablokowałeś? O, co się zablokowało. Diable, że się o to się zablokowało. I teraz, dobra, jak stanę sobie tutaj, to którego ty punktu leciało? 86, dobra, o to mi chodziło. Żebyś tylko kosił dalej. No a później go przestawię na 42, tutaj na to pole obok. Dobra, już chodzi, chodzi. Dobra. I teraz pytanie, ile muszę kredyt dobrać? 300 tysięcy. 330. Powinienem tyle mieć. A jak nie, to będą jajca. Ale mi się zdaje, że powinien mieć tyle. Dobra, mam. Nawet 400 tysięcy na koncie mam, jeszcze tam coś zostanie. Które to było? To było pole numer tam. Dobra, spacerków. Dobra, zrobię taki myk, że wezmę sobie Waltrę. Nie wiem, gdzie jest mój obciążnik Waltry. Gdzieś go rypnąłem. I sobie teraz nie wiem gdzie, ale co, dobra, nieważne. Waltrę sobie zrobimy na kurs. Przejedź. Przejedź. Na tym sobie jadę kombajnikiem. Nie będę go składał już. No ale ten wózek mnie rozwalił, nie? Ten mi się wydaje, że jest dużo lepszy niż tamten. Bo tamten był sztywny i nie był skrętny. Nie no, ale wózki 22 się dużo lepiej trzymają. Tylko nie wiem, czy on automatycznego zapinania nie ma, bo ten... O, to zarąbisty kombajn, ty! Ja go nawet nigdy nie testowałem. O, zajebiście on na środku. Był zagranicznego youtubera, wziąłem ten kombajn, jak sobie ładnie wygląda. I mówię, a pobiorę sobie go zobaczyć. O, on zarąbiście wygląda. No, a my będziemy sobie tutaj kosić. Gdzieś dalej ten wózek zostawię, żeby nie tutaj nie rypnąć się z moją walką. Oczywiście 10 metrów header, po sobie wziąłem większy. Oczywiście to jest 9880 STS model. Mógłbym S690 wziąć, bo to jest paczka tego kombajnu. Albo STS model, albo seria S po prostu. No i dobra, i grzejemy. Siedzisko się ugniata, ugniata. O, zarąbisty kombajn, podoba mi się. O, taka miniatura sobie mam. Znaczy, no może nie na tym pole, ale... Ale później sobie walę. O, Waltra już dojechała. To tam sobie już kosi, ładnie. I no, mamy 10 minut odcinka. O, jeszcze okazję wam pokażę, żeby nie było. Nic nie było ciekawego na okazjach. Tak naprawdę to oprócz tego siemnika do kukurydzy, to nic ciekawego tutaj nie ma. Ale on ma 18 metrów, no to weź przez ten panie. Czym ja bym to ciągnął? Nawet nie mam takiego dźwięka, żeby to pociągnąć. Ale kombajn zarąbisty, mi się bardzo podoba. Bardzo ładny jest. W ogóle ja pierwszy raz w środku w nim siedzę. To taki na szybko, tak. O, nawet ty, nawet licznik tego jest. Pokazuje, ile mam zbiorników. Serio się tak jaram, ale no nigdy nie używałem tego kombajnu. Ani w 22, ani w 19.
No i dobra, tutaj trzeba jakiś poprzecznik sobie wyciąć. W sumie tak sobie teraz pomyślałem. Ale to w kolejnym odcinku zrobię. Jak będę kosił pszenicę. Żeby sobie wykupić... Żeby sobie młyn kupić i na młyn wozić mąkę. Ale to z mąkiem bym musiał od razu piekarnię kupić. Ale to się da, to się da. Piekarnię kupić i od razu mleczarnię, bo mleka już mam 3000 litrów. Mam 2600 dokładnie. Ale widzę, że on na 10 metrów nie dorzuca, więc on powinien mieć tą chyba dziewiątkę header. Ale wyrąbane. To jedę do babci. Dobra. To są ostatnie dni, nie wiem, widzę. No. Niech ci będzie. Może jeszcze ładny kawałek tego pola ukraść tutaj. Do drogi. A, tu aż do samej drogi, po prostu. A do torów? Nie, to nie jest do torów. To też jeden punkt można urwać do torów. Nie ma więcej, nie będzie miejsca. O, ale zarąbi jest ten nowy komek, podoba mi się nie. Sorry, że tak się jaram, ale to jest coś pięknego, no. Kurde, jeszcze kosi. Druga. Ale on powinien sobie... Bo mam aktywne wspywanie ręczne, w sensie automatyczne, żeby on sobie przyczepę znalazł w pobliżu. 12 ton zbiornik tutaj, no to już fajnie będzie szło tak. W sumie jakby nie było, dokupiłem dzisiaj 6 hektarów. Teren pokazuje 6,20. Więc no zarąbisty teren. Kosimy, bo nie ma czasu. Przez co się znowu tam zablokowy? Nie wiem. A ja ten mod chyba na dawanie nawozu sieczką chyba wywalę. No znowu pewnie tą beczkę się zablokowało. A jednak od drzewa, tym razem. Najpierw musisz zapalić i... No dobra. Ja już tu chyba mogę tego cosplay osunąć, bo ja tu ręcznie dokoszę te dwa przejazdy. I wiecie co, ja chyba tak zrobię. Zaraz wygeneruję mu kurs na pole obok. Sobie dokoszę ręcznie już, no. Trochę też kombajnikiem trzeba pokosić starym. Żeby nie było. Żeby nie było, trzeba pokosić też. Dobra, ale na końcu muszę się wysypać, no. Rzepaku mam trochę w tym sezonie posiane. No a tamto pole kupiłem ze względu na to, że jest rzepak. W sumie 54 i 55 mogę dokupić. Wiecie co, ja chyba to kupię nawet. Tylko muszę mieć 180 i 120. 300 tysięcy jeszcze. 300 tysięcy, tylko ja nie wiem, czy ja mogę taki kredyt wziąć. Ale chyba mogę. Nie mogę! Zabrakło mi parę tysięcy. Ale na to pole mysać. Sześćdziesiąt tysięcy mi zabrakło. A ja mam coś takiego, co mogę sprzedać za 60 tysięcy? No chyba nie. Chyba nie mam takiej rzeczy.
Niestety. Więc pole 55 musi poczekać. A ja jutro już nie będę mógł kosić, bo jutro już jest wrzesień. Dupa, dupa, dupa. O właśnie, ceny plonów muszę zacząć, bo ja nawet nie sprawdzałem. A pszenica jak tam się trzyma? Łej, widzisz pan tą pszenicą. Miałem tylko rzepaki pszenicy tam co najwięcej. A cena mleka? 2 z 3 nie wiem, mogę być. Nie wiem. Dobra, wjeżdżę tu kawałek. Zaraz ustawię tu kurs i jedę kosić moim genderem. Bo to nowy kombajn, a tak naprawdę robię tysiąc innych rzeczy. Stwórz pracę, prace polowe. Stój! Stwórz pracę. CP, prace polowe. I pozycja na polu. Tutaj sobie walniemy. Dobra. Otwórz generator kursu, tak jak było, generator kursu. No i chyba co, no ostatni. Trzeci punkt, dobra. Niech se jeździ. Tego na kurs pewnie nie będę puszczał na razie, no bo nie mam po co. No i tak żyjemy, no. Dobra. Żyjemy. 66 tysięcy na koncie. 900 tysięcy kredytu mogę wziąć. Więc jakoś to sobie leci. Dojadę do końca? To ja... spokojnie. Ale całego pola mi się tutaj nie uda skosić. Nie ma szans, bo która jest minuta? 17, no właśnie, 17 minut, a ja mam 13 minut odcinka jeszcze. A ten pół pola na pewno skoszę. Myślę, że jakbym od początku odcinka tutaj kosił, albo nie ja, tylko tutaj kurs prawie jeździł, to myślę, że on bym w stanie byłby to skosić. Ale miałem zarąbisty plan, żeby to 55 kół. O, bo mam jeszcze lepszy plan. Już wiem, jak zarobić na tą 55. Tylko niech mi się zacznie wysypywać tutaj ten. John Deere. Oj. Muszę zobaczyć to. Dobra, wstać mi. Sprzedaj. I to kup. Sprzedałem teren. No bo łąki nie potrzebuję. Na chwilę obecną. A i tak tam będzie prawdopodobnie łąka, bo tam była łąka. Od początku, więc... Taki trochę przekręt robiłem, mały, ale myślę, że dość opłacalny. Myślę, że 100 tysięcy chyba kosztuje, albo 80 tysięcy, nie wiem. Nie wiem. Pracownik na chwilę. Muszę zobaczyć, ile młyn kosztuje, żeby mąkę już można było robić, bo jak będzie można robić mąkę, to już przy okazji będę mógł sprzedawać ją. Jak już będę mógł ją sprzedawać, to... Za 96 tysięcy. To i tak 10 tysięcy mi brakuje. I tak mi dycha brakuje, i tak mi brakuje. Tak mi dycha brakuje, i tak mi dycha brakuje. A cena miodu? Bo ja nigdy na miód nie patrzyłem.
On miał duma troszeczkę, tak mi się wydaje. O, 2800 jest dzisiaj. Od biedy może by i poszedł. A najwyższa cena miodu kiedy jest? Co mamy dzisiaj? Sierpień. W marcu jest najwyższa cena miodu. Albo jak nie teraz, to na zimę kupić. I wtedy na zimę już bym od razu piekarnię i mleczarnię kupił, nie? Chyba na sobie spokój z tym młynem. Jeszcze trzy przejazdy i będzie skoszony. Więc pół pola będę miał wygolone na tym odcinku, jak nie. Tak chyba zrobię, że dam sobie spokój z tym młynem w tym momencie. Wszystko na silo będę walił, a wiadomo, że w październiku chyba jestem na rzepaku. Chyba w październiku, tak mi się wydaje. Ale zaraz to zobaczę. Rzepak. No, listopad jest najwyższa. Cena rzepaku w listopadzie jest najwyższa, więc przez zimę już by dużo się wyprodukowało i chleba. Znaczy, no chleba to trochę mało, ale mąki by się dużo wyprodukowało. Mówi się, że z tych. Ile mam pól? Pszenicy? Tutaj całe 2, 4, 6, 7 pól, tak? 3, 6, 7. No. 7 pól rzepa pszenicy. No. A to w sumie te dwa, co dokupiłem, to nie są małe pola, więc myślę, że tam trochę da z tego. Jeszcze tam się zaraz powiększy, będzie fajnie duże pole już. Rządy będzie miał co robić na przyszłość, mi go. A poza tym mówiłem, że seria ma iść do przodu, bo chciałbym ją skończyć w niedalekiej przyszłości. Więc, ale jak to ma iść raz na 3 tygodnie odcinek, no to ja w roku jestem w stanie tylko 12 odcinków nagrać, więc to tak nie za dużo, jakby nie było. Tutaj nie robiłem poprzeczniaka, bo to jest duża mierza. Dlatego tutaj sobie poprzeczniaka nie robiłem. Zaraz mi się to wygląda. To jest przejazd, potem jest pracownik puszczony na kawałek. Śladu nie ma, potem dalej zwolniony i znowu ślad. No to tak fajnie wygląda, ale. No. Obornika mam. O właśnie, ile mam obornika? To mnie ciekawi. Muszę zobaczyć, ile mam obornika. Obornika mam 3 tony, a gnojowicy mam 4000 litrów. Więc zarąbiście. Ale powiem wam, że te promocje dają dużo. Akurat na tym sejbie nie wiem, czy macie z promocji. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, serio, nie pamiętam. No ale ten kombajn to tak sobie na spontanie wyszedł. Bo ja sobie go wczoraj pobrałem. I tak sobie dzisiaj wszedłem na serwer. Bo wiedziałem, że będę nagrywał odcinek. I tak sobie patrzę, że jest dużo rzepaku do koszenia. Bo aż 3 pola były. Ale stwierdziłem sobie, że jednak sobie wezmę kredyt i kupię sobie pole numer 57. To dosłownie przed odcinkiem wyskoczył mi ten plan. Nie zmyślam. Przed odcinkiem wpadłem na ten pomysł, żeby kupić ten kombajn i pole. Myślę, że jakbym był kiedyś miał do danego, to może jakaś mała szansa by była, żebym trafił w okazji go. No ale nie udało się. No bo ja go dodałem w czerwcu. No tak, w czerwcu dodałem go. W sensie chodzi o farminga, tak? Żeby nie było. Że ja go dodałem w czerwcu, a dopiero teraz go kupiłem, czyli w grudniu, nie? Ale chodzi mi o farminga, więc miesiąc. O miesiąc farmingu mi chodzi o to. Nigdy tego kombajnu nie używałem, a jest bardzo ładny, podoba mi się STS, nigdy tego kombajnu nie używałem. Wiesz co ja kupiłem w tym kombajnie? Jego wygląd. Tak sobie popatrzyłem, bo oglądałem sobie Stan Deman, może ktoś zna, taki kanał. I on tego Jundira używa. Mówię, kurde, no fajny Jundir, muszę sobie zobaczyć jaki to jest Jundir.
I tak sobie zobaczyłem i tak sobie stwierdziłem, że sobie muszę go kupić. Oczywiście zaraz go szybko pobrałem. Wczoraj, od razu jak go zobaczyłem, to od razu go pobrałem. Wszedłem do gry, nie było żadnego wiadera do niego. Bo tylko ten 7,6 metra był oryginalny. Od John Deere T. Ale stwierdziłem, że mam taki w case'ie. Chciałem za oklas powiedzieć niczemu. Mam takiego samego w case'ie headera. Więc stwierdziłem, że szybko modhub muszę zobaczyć sobie headery do John Deere'ów, czy są. No i są. No i tak to właśnie sobie dodałem go. Ale teraz szybko jeszcze case'ik zobaczyć, ile on ma. 95%, więc to sobie powinien ogarnąć, bo tutaj John Deere stoi. Specjalnie go nie ruszałem. A on zdech? Zdech. No i fajnie to wygląda. A co jest na tym dużym polu zasiane? O, zapis, dobra, niech jest. Zapis się zawsze przyda. Owies. No ale to na to ten. To na to bym cały kredyt musiałby robić, żeby to kupić. No ale tutaj trzeba się rozrastać. No. I trzeba łąkę 71 kupić. A pole 52 trzeba połączyć z 55. Trzeba ten rów zakopać i go połączyć. Będzie fajne duże pole tam. Trzeba tak zrobić, bo to gra musi iść do przodu. I tutaj jak to już będzie połączone, to już będzie taki fajny duży kawał. Te dwa pola też trzeba będzie jak najszybciej kupić tutaj, żeby już połączyć. I tą drogę też trzeba będzie zaraz przeorać, żeby tam już był jeden kawałek. Dobra, widzę, że jedzie do John Deere'a. Będzie się wysypać. Widzę to po mapie. Więc spoko luz. Ogólnie fajna jest ta opcja. W 19 takiej opcji nie było. W sensie była, ale to trzeba było chyba kurcik sobie nagrać, taki do przyczepy. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to było, szczerze mówiąc. Nie bawiłem się nigdy w tym 19. No a tutaj patrzę, że wykrywa przyczepę w pobliżu i... w pobliżu pola i wyjebi sobie. Sobie jedzie, wysypie, nawróci i pojedzie dalej kość, więc... taka opcja mi się podoba jak najbardziej. Ewentualnie kiedyś będę mógł robić starym sposobem, jak ja to robiłem. Że nagrywałem kurs, nagram sobie kurs na Silos. Właśnie nie wiem, czy na tym kursie tak to działa. Bo w 19 wiem, jak to zrobić, ale czy w 20 tak to działa, to nie wiem. Muszę to sprawdzić. To z oforami też będę żonglerem kosił. Nie będę tutaj specjalnie tego case'a ściągał. No ale to w przyszłym odcinku będzie sobie tutaj cosplay kosił. Na John Deere. A ja będę sobie case'em kosił te malutkie pola koło gospodarstwa. Czyli 45, 6, 7. No a na te 3, no to tutaj jak skończy 72, to tutaj te 3 będę kosił. Będzie kosił John Deere. Ale myślę, że spotkamy się, bo tam... Ten odcinek chcę głównie John Deere'owi poświęcić, bo to nowy kombajn. Na kolejny odcinek ze żniw. Bo jednak stwierdziłem, że będę robił więcej odcinków ze żniw. Ze żniw odcinek sobie zrobię wtedy już case'em. Będę kosił sobie ten, tak jak mówiłem, koło gospodarstwa. Ale rzepak mi to sobie kosi na cosplayu. A ile mamy już odcinka? 29. No więc robimy jeszcze ten zbiornik, tutaj nakosimy. I skończę odcinek. Jeszcze się na koniec odcinka przejadę wtedy Valtrą. Valtra powinna być wtedy pełna. Tak mi się wydaje, że będzie pełna. No ale na numerku jeżdżę, więc połowę pola mam skoszone. Więc połowę pola jest zwalnięte. I to mi się podoba. Że pół pola jest skoszone. Fajne pasy wyglądają. Fajnie to wygląda, ciekawe. Ale ten mod na ścieżkę muszę chyba wywalić, tak mi się wydaje. No bo jak ja mam tutaj obornik,
Mam obornik, no to tak naprawdę nie będę miał gdzie go wykorzystać. A po ściernisku tutaj fajnie by było tym karatem sobie pierwszy rzucić obornik oczywiście, a potem karatem przelecieć to ściernisko fajnie by było. Bardzo na pewno fajnie by to wyglądało. Wtedy dopiero się. I tak trzeba będzie zrobić. Czy w kolejnym odcinku już będę coś ściernisko ruszał na tym polu? Myślę, że nie. Myślę, że zrobię sobie odcinek z łączenia pól. Ale to chyba sobie na wiosnę połączę, bo dokupię sobie wtedy 52. Sobie to połączę ładnie. I jak sobie to połączę, to... To co? Jak sobie to połączę, to... To już się zasieje tam soję. O! O! Bo szukałem tego... tej uprawy. No, musiałem na sorgiem, ale soja będzie chyba lepsze w rozwiązaniu, bo soja jest bardzo droga. Wiadomo, że im droższa uprawa, tym dla mnie lepsza. Bo szybciej sobie zarobię. Bliżej do skończenia serii będę miał. No i dobra, przecinamy się i zaraz będziemy kończyć, bo mamy 30, którą? 32 minutę. Więc to już jest czas. To już jest czas, żeby powoli już tam się trochę bujać, nie? Bo mamy kurczę 3 grudnia, czyli już mamy rok tą grę. To tak naprawdę ja mam tu tylko parę landów kupionych, jakby nie było. A gdzie tu jeszcze do końca mapy? Pań! A gdzie tu, żeby tutaj te dodatkowe pole jeszcze wykupić? Tutaj w lasach. Żeby tutaj kupić u góry, to łopa! To jeszcze czas na czas. Ale no spokojnie, ja dam radę. Kiedyś mi się to uda. Zaraz, aktualnie szybko idę po tym odcinku. Tutaj już nawet nic nie ogarniam tego save'a, tylko zapisuję i wychodzę. Zapisuję i wychodzę. Od razu lecę na 19 nagrać. I wtedy już ten tydzień praktycznie będę miał zaliczony. Bo na czwartek odcinek z Amerykana mam nagrany, to już mogę powiedzieć. Facebooka nie mam, ale to zaraz by to miał nagranego. Na piątek Forest jest nagrany. No na niedzielę nie mam, ale to tam w tygodniu mogę sobie ogarnąć. No dobra, rozkładamy rurę i... jeszcze inne turkę jakąś fajną się walnę z tym kombajnikiem. Jeszcze sobie nie wiem jaką, ale jakąś tutaj fajną wystrugam. Dobra, ten tam widzę, że pół pola mi skosił. Skład wiody? Nie. Wzrost. Trochę słabo to widać na tych liniach kupplayowych, ale... Ale ja pół pola skosiłem. Jakby nie było. No, to te dwa ostatnie drzewa chyba bym tylko usadzić, bo to jest na mój teren. No dobra, jakoś... O! Pełno. Za co mi 4000 zawinęło? Nie wiem szczerze. O i dobra, i akurat będzie walca pewna i o to mi chodziło. Ja jeszcze walczę, się przejadę na koniec odcinka, na serios. I na serios się zakończy odcinek i będzie akurat 36 minut. To mnie się podał. To mi się podoba. No wiadomo, po odcinku będą się dokończyć 42 i to 57 te pole. Będą się dokończyć. A o, ty zarobi sobie na córka będzie. Taka. Ale to ja muszę ją jeszcze dorobić sobie. Ładnie sobie tutaj 50 FPS-ków. Dawaj, syp. 30 ten rzepaku już jest. Nie wiem ile jest na żołnierze, ale na żołnierze też powinno być jakieś z 15 ton na pewno.
Jakieś 15 ton na żądierze powinno być. Więc nie ma tragedii. Tam jest droga, jest droga. Więc sobie tutaj przeskoczę w lewo, między polami. Nie będę jechał asfaltem, no bo po co asfaltem? Tutaj jest droga. Czy ten lasek będę wzięł? Nie wiem, pomyślę o tym. Zawsze to więcej pola by było. No i żyjemy. Ta droga tu kiedyś będzie zlikwidowana chyba, tak mi się wydaje. A wręcz na pewno. I to było jedno fajne pole. Maszyna do kamieni będzie miała co robić, bo kamieni trochę jest do zbierania. Trzeba było pole 42 wyzbierać, 57 całe wyzbierać. No i dobra, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceńcie kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się, cieplutko, cześć. Na razie, pa, pa.